Rząd planuje przyjąć projekt ustawy o kredycie mieszkaniowym na start w drugim kwartale tego roku. Ma on zastąpić program Bezpieczny Kredyt Dwuprocentowy. Wsparcie finansowe będzie miało formę dopłat do rat kredytowych. Przewiduje się, że w latach 2024-2025 zostanie udzielonych do 100 tysięcy kredytów, a średnia kwota jednego kredytu w każdym roku realizacji programu ma wynieść około 410 tysięcy złotych. Pierwsze trzynastki trafią do emerytów i rencistów jeszcze przed Wielkanocą, informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenie przysługuje w wysokości najniższej emerytury. W tym roku kwota ta wynosi 1780 zł i 96 groszy brutto. Aby otrzymać pieniądze, nie trzeba składać żadnego wniosku. 29 marca upływa termin na złożenie aktu pełnomocnictwa dotyczący głosowania w tegorocznych wyborach samorządowych. Z takiego rozwiązania mogą skorzystać osoby po 60 roku życia lub z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Głosować przy pomocy pełnomocnika można tylko w kraju. W Toruniu rozpoczęła się dziś 31. edycja kongresu Wellconomy Forum. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Polska, Europa, Świat, Era Zmian. Podczas dwóch dni politycy, biznesmeni, samorządowcy oraz eksperci rozmawiać będą o obecnych wyzwaniach społeczno-gospodarczych, przed jakimi stoi Polska, a także Europa i cały świat. W lutym stopa bezrobocia wyniosła 5,4% i utrzymała się na tym samym poziomie co miesiąc wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła na koniec miesiąca 845 300. W lutym w urzędach pracy zarejestrowano 110 000 nowych bezrobotnych, o 18,3% mniej niż przed miesiącem. Polski rząd chce zmienić opłatę rejestracyjną samochodów tak, aby osoby z niższymi dochodami nie były nią zbytnio obciążone. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapowiedziała, że w planach jest tak, żeby duże i drogie samochody typu SUV płaciły więcej. Zdaniem resortu tego typu auta bardziej zanieczyszczają środowisko. W nocy Rosjanie zaatakowali rakietami cele energetyczne na Ukrainie. Ataki skoncentrowane były na obwodach odeskim i mikołajowskim na południu kraju. Część miast pozbawiona jest elektryczności, są także problemy z dostawami wody. Rosjanie przeprowadzili atak za pomocą dronów szturmowych wystrzelonych z rejonu Morza Czarnego. Do trzeciego najwyższego poziomu władze Francji podniosły stopień zagrożenia terrorystycznego. Decyzja została podjęta po Radzie Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa. Ma ona związek z zamachem państwa islamskiego pod Moskwą oraz zbliżającymi się igrzyskami olimpijskimi w kraju. W czasie obowiązywania alertu wzmożone zostaną patrole sił zbrojnych w miejscach publicznych. Na jutro zapowiedziany jest kolejny, trzeci już w tym roku duży strajk rolników w stolicy Belgii. Przewiduje się, że do miasta wjedzie około 300 ciągników. Główne postulaty demonstrujących to zagwarantowanie opłacalności produkcji rolnej w Unii Europejskiej, poluzowanie nadmiernych ich zdaniem wymogów dotyczących sprawozdawczości oraz wycofanie się z umów o wolnym handlu z regionami spoza wspólnoty. Sekretarz generalny ONZ na wspólnej konferencji prasowej z ministrem spraw zagranicznych Egiptu wezwał Izrael do usunięcia przeszkód i wąskich gardeł, a także do natychmiastowego zawieszenia broni, aby jak najszybciej umożliwić dostarczenie pomocy humanitarnej dla ludności w Strefie Gazy.